Hej, dzień dobry moi drodzy, witam wreszcie po przerwie. Dla was nie było tej przerwy oczywiście, bo zapewniłem, że odcinki były codziennie, ale tutaj dla mnie to ponad tydzień przerwy już było od w ogóle jakiegokolwiek nagrywania, także witam was serdecznie. Już będę w stanie stosować się też do wszystkich waszych wskazówek, które będą się pojawiały oczywiście w komentarzach, także serdecznie zapraszam do komentowania. Mam nadzieję, że tutaj seria wam się dalej będzie podobała. Widziałem, że naprawdę tutaj aktywnie udzielaliście się pod poprzednimi odcinkami. Postaram się nadrobić te wszystkie wasze komentarze. No ale dzisiaj nagram odcinek po to, aby po prostu on był na bieżąco. Natomiast tak, tutaj mamy sytuację z Iriną zakończoną w ten sposób, że no ona niestety nie żyje, nie ma tutaj jej ojca i on nas zaatakuje gdzieś tam w Liurni na północy, także tak to wygląda i na tym to po prostu stanęło. I jeżeli chodzi o Liurnię, to wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować przejść od południowej bramy Rei Lucarii do tych ruin, które mamy jeszcze na południe właśnie od samej Akademii. No i generalnie zająć się też, no wypadałoby w końcu zająć się eksploracją właśnie samej Akademii, z uwagi na to, że przecież Akademia jest przepełniona magią i też mam nadzieję, że jakieś nowe szaty w końcu wpadną do mojego ekwipunku. No i też uda nam się odnaleźć drugi klucz, ten dla Topsa. On znajduje się w Akademii właśnie. Także to jest akurat nieoczywiste do końca, że drugi klucz do Akademii znajdziemy w samej Akademii, jeśli dobrze pamiętam oczywiście. No ale tak właśnie jest. Ten klucz, który zdobyłem do tej pory, to jest jedyny klucz do Akademii, no i nie możemy go przekazać Topsowi. No bo gdybyśmy przekazali, no to byśmy nie mieli sami tego klucza, jak dobrze rozumiem. Chyba, że to było jakoś inaczej, ale chyba nie. No cóż, tutaj się trochę jeszcze możemy rozejrzeć, bo... No właśnie, skarabeusze. No akurat ten skarabeusz jest na dole. O, dobra. Na szczęście dolecą tutaj te strzały. Muszę ustawić sobie ponownie ten łuk, który mieliśmy jako zaklęcie, bo jest ono naprawdę rewelacyjne. A miałem dość długą przerwę od korzystania z tego zaklęcia. To też były komentarze, że na przykład na mrówki, to akurat widziałem, by się bardzo przydał taki łuk. Te, wiecie, podziemne stwory. Co jest? Czemu by to nie trafiło? Czy ma jakiś pomysł, jak to się wydarzyło, że on nie oberwał? Bo ja nie rozumiem tego. Totalnie jest to dla mnie jakąś czarną magią. O kurde. Czy pozwoliłem sobie ich pociachać ostrzem? Jest to szybsza opcja w takiej sytuacji. Ale ciebie możemy zmasakrować dosłownie procą. Pięknie. Mam plan, aby na przestrzeni najbliższych dni... W ogóle tak, dzisiaj też będzie strumyk, jakoś wieczorem, także jak oglądacie ten film, nie wiem, o 17, czy troszkę później, to być może za chwilę będzie stream, albo być może on już trwa, taki trochę spontan, akurat wyjdzie, podejrzewam, że będę miał, będę miał na pewno spokój, dlatego tak dzisiaj o tym mówię, ale na przestrzeni najbliższych dni na kanale możecie spodziewać się takich jedno lub dwóch maksymalnie odcinkowych pokazów, takiej miniserii jakby różnych interesujących gier, które powinny wam się spodobać, takie i roguelike, i souls-like, i różnego tego typu produkcje, których u mnie na kanale zawsze jest sporo. Natomiast nie ukrywam, że rozważam spróbowanie też jakiejś takiej gry bardziej fabularnej dla odmiany na wakacje, jeśli oczywiście na coś sensownego się uda natrafić. Mam jeden typ na razie, ale nie chcę zdradzać. Zobaczymy, jak macie jakieś pomysły, to też dawajcie znać. Tutaj myślę, że to mogło być naprawdę ciekawe urozmaicenie. Dobra, muszę z tym ostrzem uspokoić się, bo za dużo z tego korzystam. Nadrabiam całą serię, można wręcz powiedzieć, jeżeli chodzi o zabójstwa przez broń białą. Tu czegoś nie było u góry? Chyba nie, co? A możemy sprawdzić. Nie, nie było niczego więcej. Dobra. I pracuję nad materiałem podsumowującym mój profil na Patronite, który niedługo będzie miał swoją trzecią rocznicę od założenia. I tam chciałbym tak podsumować wszystko, co udało mi się zrealizować, co zakupiłem, na co wpłynęło wasze wsparcie.
co się przez ten czas działo i myślę, że to będzie naprawdę bardzo ważny vlog taki, bo to będzie właśnie taki formule, gdzie zobaczymy się przed kamerą, także serdecznie zapraszam oczywiście do obejrzenia, jak już wyląduję. No, tak minimum tydzień, może nawet dwa, zobaczymy. Please. Tu nie byliśmy. I can read them. Your fingers, please, your fingers. Oh, bless you. Oh. Mikaela's favor can be yours. Slaughter. 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 The all-hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. To jest szczerze jedna z najbardziej przerażających kwestii wypowiadanych przez tę staruchę, czy przez te staruchy, nie wiem do tej pory, czy to jest jedna, która krąży po grze, czy ich jest wiele, ale jest to naprawdę upiorne. Zwłaszcza w połączeniu z tą tutaj scenerią i tym ambientem, który przegrywa nam nocą właśnie w tej lokacji. Podejdziemy sobie na te budynki, bo tam też są skarby. Ten skarbiusz jest dosłownie pode mną, już sobie to przypomniałem. Także to będzie do ogarnięcia zaraz. Na tych budynkach nie ma niczego. Ale coś się z cieniami z lewej strony stało. Dobra, załatwione. O kurde. Nie sądziłem, że się odpali falanga. Prawdę powiedziawszy, zaskoczyło mnie to. Serio? Szczerze myślałem, że ta zasadzka to się... O kurde. Się fantastycznie sprawdzi. Co jest grane z tym namierzaniem? Czemu on w prawo uderzył, a nie w gościa? Nie wiem. Było dziwne. Dobra, i jest jeszcze jeden na dole. Wow, nawet nie jeden. Dwóch! Kurde, ciężko go trafić. Z tej strony będzie na pewno... O, właśnie. Wchodziło jak w masło, pięknie. Też mi się nie podobają te szaty, widziałem w komentarzach wasze uwagi. No, są paskudne na naszej czarodziejce, ale no... Cóż mogę zrobić, no? Musimy je w końcu zmienić, muszę znaleźć jakieś sensowne, dobre szaty. Dobra, tu coś mamy, a to jest wiadomość tylko. Z tej strony chyba jest generalnie wszystko wyeksplorowane. Tak, z tych kluczowych elementów. Dokładnie, tak sądzę. Więc myślę, że możemy spokojnie przejść teraz już w kierunku tego skarabeusza i ogarnąć sobie to, co tam na nas czeka. To jest ciekawe. Ustrzelę go. Nie jest źle. Serio? Naprawdę? Wiem, że znacznie lepiej to wyjdzie. Jest pięknie, a tu jest nasz skarabeusz. Oczywiście są te purchawy trujące. No bez jaj, że go nie namierzę stąd. Serio? No nie mówcie. O kurde. To akurat by mi się bardzo przydał łuk, o którym mówiłem w tym odcinku nawet. Pięknie. No ale bez jaj, że go się namierzyć nie da. No, potrzebuj łuku w takim razie. To bez sensu. No ale co ja zrobię, no? Chcę go ustrzelić. Pytanie, czy będę w stanie w ogóle oddać strzał. Nie mam żadnego łuku do tej pory. Lipa. To pozostaje poza moim zasięgiem, ten skarabeusz, szczęście. Serio, to nie jest aż tak daleko, żeby go nie trafić. Chyba, że... Spróbujemy takiego patentu. Znacznie wyżej.
Ha! Proszę. Perfekcyjnie. Za drugim razem. Popiół wojny, szarża naprzód. No i jest to oczywiście przedmiot zupełnie jakby dla mnie nieprzeznaczony, nieprzydatny. W żadnym wypadku, myślę, na magu, ale przynajmniej w mojej sytuacji, moim stylem gry. No ale jakby to nie patrzeć, no to generalnie warto mieć, nie? Kolekcję, jak już jesteśmy obok. Bo ja nie pamiętam dokładnie, który popiół wojny, z którego przeciwnika dostaniemy, z którego skarabeusza, więc zabijam profilaktycznie wszystkich, których napotkam. I mamy złote nasiona. Ja totalnie zapomniałem, że ono tutaj jest, szczerze. To jest pierwsza akurat, także tam jeszcze chyba dwóch potrzebuję. Miło, że udało się natknąć na to. Muszę uważać, bo sporo punktów łaski, które podkrywałem, to oczywiście są odkryte. I tutaj nie ma z tym problemu, ale problem jest taki, że z tych punktów łaski nie badałem okolicy w ogóle. Pamiętacie? Dużo eksplorowaliśmy ostatnio i po prostu odkrywaliśmy różnych miejsc, ale nie zagościliśmy w nich na długo. Au. Dobra, oni potrafią przywalić, naprawdę. O kurde, on przeżył! Tak, bo to ten trzeci. No właśnie, czwarty. Co za gościa. Książka z przepisami mistrza Błyskamieni. Pięknie. Też pisaliście o jednym z wojów w zasadzie, którego nie zdobyłem wcześniej. Wypadałoby zrobić, ale myślę, że w tej sytuacji możemy się przenieść na spokojnie do południowej bramy Rei Lucarii i wejść w końcu do Akademii. Również od tej strony można by było się dostać. Tutaj też jest brama północna, ale możemy od wschodu pójść. W serii chyba leciałem od północy. Od południa też sprawdzałem, dokąd się przeniesiemy po bramie i chyba to jest dokładnie to samo miejsce. Ale myślę, że możemy sprawdzić. Jeziorna Liurnia, proszę bardzo, to jest nasz sam początek. Tam widać tę machinę oblężniczą i nie tylko. A tu możemy oczywiście sprawdzić pieczęć. Także zróbmy to i wejdźmy do środka. Szczerze, nie sądziłem, że kamera nam tutaj pokaże, co jest z drugiej strony. I za pierwszym razem, przyznam, bardzo się zawiodłem tym, że animacja jest taka, że po prostu wchodzimy w drewno, które tam jest. Bo tam jest faktycznie drewno, drewniana brama. No cóż, jesteśmy na północy z jakiegoś powodu, nie wchodzimy z południa. Więc trafiamy do dokładnie tego samego miejsca. Sprawdzić pieczęć, żeby się teleportować, rzecz jasna, ale jeszcze możemy zobaczyć te dwa przejścia do samego końca. No i to jest bardzo istotne, bo jak widać mamy kolejny fragment do ulepszenia butelki, mamy nasionko i możemy sprawdzić sobie tutaj, aby pomóc Jurze, łowcy krwawych palców w jego świecie. Pamiętacie, Jurę spotkaliśmy, mieliśmy przyjemność w sumie spotkać podczas inwazji na nasz świat w Pogrobnie, gdzie jesteśmy zaatakowani, a teraz możemy się odwdzięczyć pomocą, aby zabić zabójcę Kruczej Góry. Zaczają tutaj na Jurę. O kurde. Znakomite są to obrażenia. Trzeba przyznać. Nie ma szans! Zabójca. Wyglądający niczym alien z Bloodborne. Już. Pstryk! Po zawodach! Łuk runiczny, remedium wezwania zgiętego palca i 11 tysięcy jest moje. Fantastycznie. Słuchajcie, mam do was też taką propozycję. Mianowicie, jeżeli ktoś z was miałby ochotę zagrać wspólnie w Elden Ring, dajcie znać w komentarzu poniżej. Niestety wchodzi tutaj tylko platforma PlayStation 5 z uwagi na to, że ja na tej konsoli właśnie nagrywam tę serię, na tej konsoli mam tę postać. Nie dlatego, że tak robię na złość, jak ktoś ma peceta, żebyśmy nie mogli zagrać, ale no po prostu mam na konsoli, na tym gram, nie? Także jak ktoś z was ma Elden Ring na PlayStation 5, no to dajcie znać w komentarzu poniżej, że bylibyście chętni i możemy sobie dogadać jakiś termin na wspólną rozgrywkę, żeby się razem pobawić, a przy okazji ta pomoc, bo to ja chcę wam pomóc z jakimś bossem w waszym świecie, no chyba, że jakiś poboczny loch sobie u mnie zrobimy, to spoko. Natomiast chciałbym, aby ta pomoc była ujęta na odcinku. Więc przy okazji będziecie mogli stać się częścią tej serii na zawsze. Wretched worms, leave me be. Oh, it's you. Thanks for your help there.
That bloody finger was a thorn in my side. And now I'm finally rid of him. Here's a token of thanks. Please, take it. I may not have much time. I'm dying to see you. Eleonora. Violet Bloodyfinger. Yes, I've been tracking Eleonora for quite some time. She is the deadliest of all Bloodyfingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cessblood zealotry, Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet again, if fate permits. Widzicie, nawet Jura powiedział, że czasami nie ma po prostu wstydu, jeżeli trzeba uciec w celu uratowania swojego życia. To tak jakby... jakby co, czasami też z bossów staram się uciekać. Chociaż trzeba przyznać, że w Elden Ring jest to dość radykalnie rozwiązane, ponieważ no dobrze już wiecie, że w Elden Ring nie mamy przedmiotu, który pozwoli nam teleportować się z bossa celem ucieczki, żeby na przykład nie utracić run. Jak wejdziecie z runami na bossa, no to musicie go pokonać albo godzicie się z utratą tych run. Zwłaszcza jeżeli chodzi o bossów tak zwanych lokacjach pobocznych, no bo tam nawet z tych lokacji się jakoś sensownie nie da wyteleportować, bo one są zablokowane totalnie, nie? Jedyną opcją chyba są więzienia. Bossowie z więzień. Tych wiecznych więzień oczywiście, dlatego że tam można po prostu, na szczęście, o, to było niepotrzebne. Serio, na krzaku to się rozwala? Ja pierniczę, muszę uważać, bo już tutaj są same krzaki. No, ale w wiecznych więzieniach na szczęście nasze runy zostają na zewnątrz. Chyba dlatego, że walki z bossami w tych tak zwanych wiecznych więzieniach są dość trudne, dlatego rozumiem, że tutaj twórcy z tego powodu poszli tak na rękę już graczom. Można to zrozumieć jak najbardziej, nie? No. W Soulsach też tak bywało, że na przykład przed bossem, przed mgłą, która prowadzi do bossa, znajdowały się nasze dusze, zwłaszcza jeżeli to była sytuacja, że wchodzimy na bossa i giniemy od razu, no to tak właśnie działo się. Ha, to mi w ogóle zregenerowało butelki. Super. Co ciekawe, mówiąc też tak o właśnie tej... O kurde. Mówiąc o... wiecznych więzieniach, warto mieć na uwadze, że przecież tutaj w Elden Ring mamy wielu też takich jak Dariwil, tak? Tych rycerzy bardzo zręcznych. No i jeden z nich, słuchajcie, znajduje się w Akademii. Konkretnie tuż przed nami. Nie jest to oczywiście kupiec. Tylko tam. Tam nawet siedzi na ścianie, już go widać. Na lewo od bramy. It's been an age since I've seen a customer. How can I help here at the end of the earth? Nie rozumiem dlaczego, skoro z nich są tacy świetni kupcy, handlarze i w ogóle. I są to kupcy z ludu wędrownego, to dlaczego oni siedzą usilnie przez lata, jak on sam powiedział, w miejscach odosobnionych, gdzie jakby nie mają zbyt wielu klientów. Nie kumam. Mamy tutaj książkę z przepisami Fevora. Usypiające przedmioty możemy zdobywać, znaczy wytwarzać sobie, okej. Okay. Są klucze. Kupić 3 nawet. List tajemnica mistrza, upiory. Zawiera informacja tajemnicy mistrza. Kupię, bo nie wiem co to było. Wioska ostrzelałego płomienia. I prochy zębatego holika. Te można było na początku gry zdobyć. No i ja mogę je kupić tutaj i nawet kupię. Reszta. No, nie stać mi nawet na jakieś sensowne przedmioty kolejne. Szczerze, całkiem fajny ten asortyment tutaj miał, jak na kupca wędrownego. No to wielu innych kupców miało znacznie mniej interesujące przedmioty. Znacznie mniej przydatne w ogóle. Od tego zacznijmy. Zobaczmy, co to za tajemnica. Mistrz Seluvis skrywa brudną tajemnicę w piwnicy pośród ruin, niedaleko od trzech sióstr. Okazuje się, że podła kamienna wiedźma często odwiedza to miejsce. O proszę. Czyli rozumiem, że nasza podła kamienna wiedźma, czyli oczywiście Selen, że tych kamiennych wiedźm to mogło być w grze znacznie, znacznie więcej, no bo kamienne korony nosili właśnie uczniowie Akademii. Czy nauczyciele.
wykładowcy magii. Dobra, zróbmy tak, falanga. I niech będzie praca. Na dzień dobry. Powiem wam, że gość został dosłownie zmiażdżony tą procą. 491 tylko zostawił po sobie tutaj run. Dość mało. O, ktoś jak Jura wygląda. Niebiańska rosa. Proszę bardzo. Cóż robiła niebiańska rosa? Przekonajmy się już. Bo w kluczowych przedmiotach? Tak. Dokonaj rozgrzeszenia w kościele przyrzeczeń. Okej. Czyli pozwala dokonać rozgrzeszenia w kościele przyrzeczeń, tam gdzie jest ten żółw, odwracając wszelkie antagonizacje. Dawno temu gwiazdy na nocnym niebie kierowały losem, a to jest dopiero wspomnienie tamtych czasów. Powoduje to w praktyce to, że jeżeli zaatakujemy jakiegoś NPC, no i na nas już dąży wściec, po prostu chce nas zabić, goni nas i tak dalej, no to możemy po prostu sobie odpuścić grzechy i w ten sposób właśnie negujemy antagonizację, no i ten gość, którego pobiliśmy wcześniej, ale nie zabiliśmy, w przeciwieństwie na przykład do Dark Souls 2, w którym można było wskrzeszać również NPC w razie zabicia niepotrzebnego lub potrzebnego, bo na przykład można było zrobić przedmioty, no to właśnie w Elden Ring ze sprawą tego rozgrzeszenia możemy po prostu, o, było celowe, naprawić błędy, no i dana osoba przestaje nas nienawidzić. Nie chcę już naszej krwi, po prostu. Spoko. Moi drodzy, oto piękna Akademia Rei Lucarii. Niezwykle wręcz przypominająca swoją architekturą Anor Londo. Legendarną już wręcz lokację z Dark Souls 1. Ojej, właśnie, Dark Souls 1. Ale by się pograło, co? Szczerze? Tak po tych wielu godzinach w Elden Ring, powiem wam, że cholernie się cieszę, że jest tyle Dark Souls w Elden Ring. Naprawdę, bo tutaj nie była potrzebna rewolucja, a ewolucja tego. I ona została dokonana. Została wprowadzona walka konno, zostały wprowadzone ataki z wyskoku, skoki jakieś w końcu sensowne, skradanie w Elden Ring. Dużo różnych jakichś innych mechanik, czy też zmiana obecnie już istniejących, jak na przykład, nie wiem, runy, tak? No to, powiedzmy, rozwinięcie pomysłu żaru i tak dalej. Generalnie, naprawdę, podoba mi się Elden Ring. Podoba mi się sposób, w jaki tutaj twórcy podeszli do tej gry. I nie ukrywam, że liczę na DLC bardzo, to już mówiłem wiele, wiele razy, ale chyba wolałbym, żeby Elden Ring pozostał jako Elden Ring, nie było kolejnej części, a coś zupełnie nowego. Bo widzę, że naprawdę taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o nowe jakby uniwersum, nowy świat totalnie, naprawdę dobrze robi From Software. Mimo, że zachowują te same mechaniki, no to oczywiście mam tutaj coś zupełnie innego i kupę frajdy mi sprawiło po prostu odkrywanie tego wszystkiego, co tutaj mamy. O Boże. Chociaż bym się nie obraził na Elden Ring 2, nie? Ale bardziej bym się ucieszył, gdyby był nowy świat, nowy IP zupełnie. Zobaczymy, co tam wymyślą. Już czytałem jakieś newsy, że działają nad nową grą, co jest oczywiste. By the way, jesteśmy w końcu w lokacji, w której jak czekaliście na to, że mój mag będzie miał poważne wyzwania, no to wreszcie się doczekaliście. Bowiem, no, tutaj przeciwnicy to też są magowie. W dużej mierze. Którzy będą doskonale mnie kontrować. Chyba, że proca. Proca to może być dobry wybór. Bo to są obrażenia fizyczne, nie? O Boże. Jezu, jaki helikopter! Aha. Przewrócił się. Okej. Okay. Ciekawe, czy można byłoby go dobić. W ten sposób. Ciężko to uniknąć. Z takim opóźnieniem to działa, ale zobaczcie, jak żenująco małe obrażenie zadaje im moją magią. Serio. Słabo to wygląda. Pięknie. No jeszcze złoty run na drugim poziomie. No, po takiej lokalizacji już moglibyśmy spodziewać się nieco lepszych. O, jak na przykład ponury kamień kowalski na trzecim poziomie. To już jak najbardziej jest sensowne. Tu mamy klepsydrę mają. Nie możemy tego podnieść, nie? W żaden sposób. O dziwo. To nie jest jeszcze coś, czego byśmy potrzebowali. Patrz, ptak. To jest klatka ptasia, ale ptaka to ja tam nie widzę. Ojejku. Dobra, siądźmy sobie. Bardzo.
bardzo lubię Akademię eksplorować, o Jezu. Świetnie się tutaj bawiłem ostatnio, jak graliśmy. Zobaczmy. Jak to będzie wyglądało dalej? O nie, to jest tylko... To jeszcze ta taka część, powiedzmy, przed Akademią. Taki wstępny budynek. I... Nawet nie jest jej dziedziniec jeszcze. To są takie totalne obrzeża. Coś jak błonie Hogwartu. O Jezu, właśnie, tam też będziemy musieli się dostać. Ale ta część z tymi umarlakami to jest dość irytująca. Których tutaj mamy. Bo ich sporo. Jezu, oni są wytrzymali w ogóle. No powiem wam, że kurde, magia to totalnie nie ma sensu. Dobra, walka w zwarciu też jest słaba. W przypadku tych kreatur. Ej no. To będzie... To będzie bardzo... Nieprzyjemna część tej eksploracji. To już widzę. Obiecałem, że będę z tego ataku częściej korzystał, bo też było w jednym z komentarzy. To nie tak, że nie czytałem w ogóle komentarzy przez ten czas, co mnie nie było. Nie, czytałem dość dużo, tylko nie wszystko, nie? Na bieżąco, tak tam. Muszę sobie wynotować najważniejsze rzeczy, które warto też porobić. O. Myślę, że generalnie tutaj... O, siekacz znacznie lepiej by się sprawdzał. Ewentualnie proca nawet. Ło, dokładnie. Proca robi piękną robotę. Śladowca łaski. No to nie jest to szalenie jakoś satysfakcjonujący przedmiot w takim miejscu. Delikatnie mówiąc. Możemy sobie na skutek zejść. O kurde, ktoś przeżył? Ej, szczerze wydawało mi się, że mnie złapie, bo już tak to wyglądało, jakby no... Powinien mnie złapać, kurde no. Nie wiem, jak to się nie udało. Tak szczerze mówiąc. Aj, to był trochę... Niepotrzebny atak. Niepotrzebnie się to odpaliła ta falanga. O kurde. Dużo ich tu. Kurde! Niebezpieczni są. W takiej grupie. Naprawdę. No i właśnie w tej sytuacji na przykład łuk byłby genialnym wyborem. Naprawdę byłby zbawienny. Przeżyli wszyscy jeszcze, czaicie to? Nie wierzę. O, w końcu. Rozkwaszony. To ma małą obszarówkę. Ten czar grawitacyjny. Bo teraz widziałem wyraźnie, że ten pocisk prawej, z prawej strony nie sięgnął tego gościa, który zginął, nie? Ten gdzieś tam za nagrobkiem co stał. Także to serio musi mieć troszkę jakby taki efekt wybuchowy też. Nie tylko wizualnie, ale i faktycznie coś tam dodaje. Ja pierniczę. To trzeba mieć wyobraźnię, by takie coś zaprojektować. Tu niczego nie było. Przed tobą zdrada. Dało jak dosłownie miejsce, w którym powinnam patrzeć, skoczyć na plecy. Naprawdę. Zbliża się zamek. Mamy prochy marionetkowego żołnierza. I mamy psa samobójcę, okej. Nie ukrywam, nie spodziewałem się ujrzeć takiej sceny. Marynowana, srebrzysta łapka ptaka. A tu gdzieś jeszcze powinno być... coś z jakimś tym skarabeuszem, bo go było słychać, ale... Za cholerę nie wiem, gdzie tam dokładnie on się znajduje. Ten jest w ogóle ogromny. Umarlak. No właśnie w Akademii to wszystko z tą magią będzie to pornie szło, tak jak wspominałem, no bo... A, tam jest. No bo to...
kreatury i czarodzieje, i jakieś takie właśnie magiczne istoty. No właśnie są magiczne i mają sporą odporność na magię. W związku z tym ciężko będzie tu się przebijać przez tych wrogów. Będzie dużo run, dokładnie 845, bardzo ładnie. Kurde, tu jeszcze bym musiał pójść i z drugiej strony. Są aż dwa kluczowe miejsca. Czas na zbroja? Serio? No właśnie, bo tutaj też tych kamiennych koron będziemy mogli sporo uzbierać. Pytałoby to ogarnąć. Co jest? Czemu tam poleciało? Rozrzucone po całej mapie. Ja się w ogóle nie zorientował. Coś się wydarzyło. Dobra, jak czas na zbroję, to chodźmy. Nie pamiętam, jak to się szło, w jakiej kolejności to wszystko działa. A, i hełm karyjskiego wojownika. No, narzekam troszeczkę do tego, że to jest ciężkie, nie? Chciałbym jakieś takie szaty typowe dla maga, ale spoko. Jak nie dzisiaj, nie w tym odcinku, to jutro, pojutrze na pewno się uda już, bo... No, tutaj, pamiętam, było sporo chociażby tych koron, które też są piekielnie ciężkie, ale z kolei są bardzo, ale to bardzo przydatne dla maga. Bo zawsze mają jakieś dodatkowe efekty. Właśnie wzmacniające zaklęcia. Że to by się przydało. Myślałem, że tutaj byłem. To co on tutaj robi, kurde? Już ja tu wybijam ich. O kurde. O kurde. Zdążę? Tak. Jakimś cudem? Mamy was! Ale to jeszcze nie wszystko! Z prawej kolejny lezie. Bo to aż trzech było. Jeden to pies. Nie ma szans, gościu, żebyś mnie tam zżarł. Do tego skarabeusza koniecznie jeszcze muszę pójść. Nie wiem, czy to było krwawienie? Chyba tak. Tak to dziwnie wyglądało, ale to chyba było krwawienie. Boże, magiczny szlam. Znaczy smar. Teraz jestem akurat skazany na walkę w zwarciu, z uwagi na to, że, uwaga, skończyła mi się mana. Nie zauważyłem go jakoś, ale widzę, że on mnie też nie przyuważył. Czy to nie było przypadkiem punktu łaski jakiegoś? Zbierze się zbroja. To jest chyba ta zbroja, którą ja zdobyłem, co? No mam nadzieję. Tak, to jest ta. To jest dokładnie ta zbroja. Kurde. No niebezpieczne to będzie, żeby poeksplorować tutaj jeszcze, no ale zróbmy to do końca. Grzyb. No tak. Trochę mem wyszedł z tego grzyba, nie? O. A więc i tak udało się tutaj dostać. Spoko. Popiół wojny, widmowa lanca. Nie miałem już wystarczająco dużo punktów skupienia, tak sądziłem, żeby aktywować ten atak, dlatego dobrze się z tym wstrzymałem i nie użyłem tego na skarabeuszu. Trochę byłaby lipa, nie? Jakby mi nagle uciekł. Wydaje mi się, że tak chyba w porządku tutaj już jesteśmy, jeżeli chodzi o eksplorację tej wcześniejszej części, więc możemy spróbować teraz tędy trochę podziałać. No ja tylko jeden raz z siekacza mogę skorzystać, no w razie co. Tutaj akurat będziemy mieli gościa tego grawitacyjnego do pokonania. Myślę, że to może zaczekać i spróbujemy po prostu odkryć punkt łaski. To chyba by było najmądrzejsze rozwiązanie w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. To był punkt łaski w sumie, o Jezu. Przeżyłem miejsce, gdzie Tops będzie, go uratujemy. Okej, okay, dobra. Jakoś się udało, słuchajcie, to przeprowadzić wszystko. Odpocznijmy sobie na spokojnie. I myślę, że możemy od tego miejsca kontynuować sobie w kolejnym odcinku, z tej sali szkolnej. Będziemy się tutaj widzieć w jutrzejszym filmie, oczywiście o 17.00. Zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszego live'a. Jeśli oczywiście macie czas wieczorem, to wbijajcie na Twitcha, link jest w opisie. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i
powiem szczerze, że czuję taką fajną energię po tej przerwie, co mnie nie było, tak w prowadzeniu. Mam mnóstwo rzeczy do powiedzenia, do pogadania i wydaje mi się, że fajnie ten odcinek wyszedł tak pozytywnie i z energią jakąś, ale to już oczywiście ocenę wam zostawiam. Także jak się podobało, stawcie kciuka w górę i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. Zapraszam też na Instagrama i inne moje rzeczy. Wszystko jest w opisie, jak sobie rozwiniecie oczywiście ten opis. A tymczasem to by było na tyle raz jeszcze. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i chciałbym też wam życzyć miłego dnia oczywiście. Do zobaczyska i do usłyszenia. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.